French, ten tak się nazywa, nie wiem jak to po polsku, muszę sprawdzić. Tutaj cały czas lata, już od rana i się czai. Ale te koty są, tyle się bał i się nagle przełamał. O, proszę. Zobacz. No teraz się boisz, jak jesz? Chodź. Chodź, malutki. Chodź, chodź, chodź. Będzie tak jak z gadułką. No chodź. Ty gadułka co? No tak właśnie bawi się rodzeństwo. U nas w domu też tak. Cała nasza trójka właśnie ma takie ze sobą interakcje, także jeden drugiego myje, skaczą na siebie, miziają się. No proszę. Widzę, że gaduła chce zdominować brata. Tak czasami August też siedzi na Leosiu albo na mążce i chce dominować. O. Dwa maluchy. Też muszę braciszka zabrać do weterynarza i go zaszczepić. Nie wiem nawet czy dzisiaj, no ale dzisiaj dopiero dał mi się pogłaskać, także może za wcześnie na to. Może za tydzień, dwa. Dwa wariaci. Czy dwa wariaty? Dwa wariaty chyba. Więc zabieram się za to ognisko, dlatego że tu jest kupa popiołu do wyciągnięcia. I tu jest pełno gwoździ, dlatego że paliłam różne rzeczy, które miały w sobie gwoździe. Nie chcę tego roznieść po okolicy, więc przywiozłam takie pudełka z pracy. I powywożę to w tych pudełkach, zamiast gdzieś rozrzucać tutaj. Próbuję zachęcić Augustika i może nawet brata gaduły, żeby weszli do pudełka albo do skrzynki do pet taxi. Ale na razie tylko i w jednym i w drugim był gadułka. Powsadzałam tam im te trytki, te przysmaki. Ale Augustik ciężki jest do złapania, naprawdę. A ty co, malutki? A ty wyjdziesz? Zobacz. Zobacz, co tam jest. Twój braciszek tam był. Jak wy tu dobrze macie w tych krzakach, przy rzeczce. Żyć nie umierać. A gdzie twój brat poszedł, gadułko? Przed chwilą go słyszałam. Tu co, Augustik? Chciała ciebie złapać do weterynarza. Ale nie chcę używać jakiejś tutaj jakiejś przemocy, ale przydałoby ci się jechać do weterynarza dzisiaj. Naprawdę. Chodź, pojedziemy. Chodź się złapie. Chodź się złapie, daj się złapać, dzióbku. No chodź. Chociaż pootwierane klatki. Chodź tu, mały gaduło drugi. I mruczę tak głośno. A tam z tyłu twój brat w krzakach się myje. No. Dzisiaj wreszcie ładna pogoda jest. Ładna pogoda, żeby iść do weterynarza, co? Weźmiemy do weterynarza kotka? Nie chcę się tak traumatyzować już od razu.
Tylko się dałeś pogłaskać i już ten sam dzień do weterynarza. No ale powinno się ciebie wziąć też. Wszystkich powinno się wziąć. Jakby jeszcze Stefan przyszedł, to by jego bym wzięła. Zip robił te rynny, także zrobił tutaj odpływ, żeby spływało do rzeki woda. Tak tutaj szłam. Trochę porządkowałam te suche rzeczy. I zobaczcie, odkryłam kibelek Augusta. Daleko od domu. Proszę, tu ma górkę. Rozkopuje sobie, załatwia swoją sprawę i zakopuje z daleka. Nikt nikomu nigdzie nie śmierdzi. Także koty to są bardzo porządne zwierzęta. Mogę powiedzieć, bo mam 5 w domu, a tam jaki robinek ładny przyleciał. Zobaczcie, jaka ładna pogoda się dzisiaj zrobiła wreszcie. Ale śliczne. Rudzik po polsku. Już to mówiłam na jakimś tam filmiku. O, śliczne. Oczyściłam też pod tymi drzewami, dlatego że Gaduła i jego brat lubią po drzewach wchodzić, jak widzieliście. Więc wycinałam różne gałęzie, żeby nie było tu nic ostrego, nie daj Boże. Jakby zeskakiwali. A Gadułka tam w krzaczkach sobie, w cieniu. Na słońcu jest bardzo gorąco dzisiaj. Zobaczcie, ile tego było, tych różnych gałęzi. O. Wszystkie te suche takie, które sterczały tutaj z drzew i z ziemi. Pobrałam, połamałam, powycinałam. Więc zabieram się za to ognisko, dlatego że tu jest kupa popiołu do wyciągnięcia. I tu jest pełno gwoździ, dlatego że paliłam różne rzeczy, które miały w sobie gwoździe. Nie chcę tego roznieść po okolicy, więc przywiozłam takie pudełka z pracy. I powywożę to w tych pudełkach, zamiast gdzieś rozrzucać tutaj.